Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża niestrudzenie pełni wartę pod pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego przy łomżyńskiej katedrze. Ma to związek z beatyfikacją prymasa tysiąclecia, która zaplanowana była na 7 czerwca 2020 roku. Jednakże pandemia SARS-CoV-2 pokrzyżowała plany. Jak na razie nie znamy oficjalnej daty uroczystości. Wartownicy zapewniają, że mimo to będą nadal wypełniać swoje obowiązki. Wartę pełnią Jakub Tabęcki, Piotr Dudziński, Krzysztof Pecura i Dariusz Sernicki. Jesteśmy w każdą niedzielę o godzinie 12 pod pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, a sama warta trwa około 15 minut. W założeniu mieliśmy ją pełnić do 7 czerwca, a więc do momentu beatyfikacji. Jednakże w związku z koronawirusem sytuacja się zmieniła. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie będzie proces beatyfikacji, ale postaramy się pełnić ją do samego końca, mówi Dariusz Sernicki ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża.